Ani kłaku dalej, kuliku. No powiedz im, co się stało. Nic się nie stało, zapomnij i już. No, to ja im powiem. Wiecie, był tu taki ogromny dzieciak. Dobra, powiem im. Nie zjadłem swoich słodyczy. Jakiś dzieciak zmusił mnie, żebym mu je oddał. Tak, naprawdę wielki dzieciak. Chwila, moment. Taki śmieszny, łysy dzieciak? Kiedyś próbował odebrać mi kocyk, ale mu uciekłem. Kiedyś zabrał mi frotkę do włosów i nie chciał jej oddać. Zrzucił na ziemię mój plecek i popchnął mnie w piaskownicy. Dokuczał nam wszystkim. Musimy coś zrobić, żeby wreszcie przestał. No! Ja chciałabym namalować mu na łysej głowie tarczę, a potem rzucać w nią plackami, aż ogromny kapelusz z placków stanie się taki ciężki, że łysol nie będzie mógł ustać i się wywali. Ach tak? A ja znalazłbym największą na świecie gumę i wystrzelił go prosto na księżyc. Gdzie jedynymi stworzeniami, którym mógłby dokuczyć, byłyby zielone myszki. Należy mu się nauczka. Zdecydowanie. Trzymajcie się na chwilę. A może problem tkwi w czymś innym? Kiedy jako jedyny z was nie miałem żadnych słodyczy, poczułem się naprawdę wykluczony, więc... Może to jeszcze obgadamy, kuliku? Proszę, doktorku, już się ciebie nie boimy, wiesz? Wy oddajecie mi wszystkie swoje słodycze? Jest! Jeszcze nigdy nikt nie był dla mnie taki miły! Hej, co się tutaj dzieje? Ten chłopiec nam dokuczał! Proszę, synku, dmuchnij. Jak ci na imię? Elmeł. Elmeł Fad. Czy dokuczałeś dzieciom? No, może trochę. Więcej niż trochę. Naprawdę dokuczliwie. Ale poczułem się wykluczony, bo ty, Kaczoł i pozostali jesteście takimi dobrymi kumplami. Myślę, że Elmer zachowywał się jak łobuz, żeby zwrócić na siebie uwagę. Też pomyśleliśmy, że nie ma przyjaciela, więc oddaliśmy mu swoje słodycze. Jestem z ciebie bardzo dumny, że tak to rozwiązałeś, Bugs, ale mogę...